Chorzowie Batorym mieści się gimnazjum nr 7 imienia Adama Mickiewicza. Tutejsi uczniowie mają na swoim koncie wiele sportowych sukcesów. Absolwenci tej szkoły radzą sobie z powodzeniem w wielu dyscyplinach sportowych. Takim absolwentem jest Maciej Surma, zawodnik mieszanych sztuk walki MMA, ale przede wszystkim utytułowany przedstawiciel brazylijskiego jiu-jitsu. Maciek spotkał się z uczniami, opowiadając o swojej pracy i drodze do tytułów. Maciek, powiedz nam może na początku, jak zaczęła się twoja przygoda ze sztukami walki? Witam wszystkich. Moja przygoda ze sztukami walki zaczęła się około 10 lat temu. Na pierwszy trening zaprowadził mnie mój przyjaciel, tak żeby zobaczyć, jak to wygląda, i tak załapałem bakcyla i tak już zostało. Sprawdzałem na internecie, że walczysz w MMA. Proszę nam powiedzieć, ile masz na swoim koncie walk, jak to wygląda z twojej strony? Tak, startuję również w MMA, mam dwie walki zawodowe. Teraz 13 marca mam znowu wystąpić na gali tutaj Spartan Fight w Chorzowie. Będzie to moja trzecia walka, ale tak głównie skupiam się na brazylijskim jiu-jitsu, które trenuję już tam od 6 lat z sukcesami. I to jest dla mnie priorytet brazylijskiego jiu-jitsu, walka w kimonach i bez kimona, chwyty, bez uderzeń. Czyli właśnie w tych walkach w MMA najwięcej używasz tego brazylijskiego jiu-jitsu, tak? Tak. Najwięcej staram się używać brazylijskiego jiu-jitsu, jest to moja baza, na tym się skupiam, to jest mój sport wyjściowy i jak najbardziej staram się go wykorzystywać w swoich walkach MMA. Powrót do twojej byłej szkoły, łezka wokół się pewnie kręci, co tutaj będziesz chciał zrobić przed tą młodzieżą? Tak, no oczywiście, no tam sentyment zawsze zostaje, tutaj na zaproszenie pana Krzysztofa zostałem tutaj poproszony, żeby tutaj się podzielić swoimi tam tymi sukcesami z młodzieżą, zaprosić ich i zachęcić do, żeby również uprawiali sport i może tak jak ja tam odnosili sukcesy sportowe. Na wspomnienia zebrało się też panu Krzysztofowi Pasiece, który pracował w szkole przez 27 lat, a pod swoimi skrzydłami miał też Maćka Surmę. Był to chłopak spokojny, inteligentny, po prostu zawsze był chętny do pracy, do sportu, był chłopakiem wszechstronnym, brałem go na wszystkie imprezy, które organizowałem sportowe, w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, był chłopakiem utalentowanym po prostu, ale jego pasją po prostu były sztuki walki po prostu i poszedł w tym kierunku po prostu i chwała jemu po prostu, jakby miał gdzieś tam uczestniczyć w jakichś tam innych niezłych, niesprzyjających imprezach, to lepiej jak poszedł w sztuki walki i to robi na ringu po prostu i chwała dla niego, że poszedł w tym kierunku, to jest jego pasja po prostu. Maciej Surma jest na co dzień zawodnikiem klubu Spartan Chorzów. Miejmy nadzieję, że promując aktywny i sportowy styl życia, swoją pasją zaraził niejednego na tej sali.